Witajcie w drugiej części poradnika o pracy w klasycznym The Sims. Po tytule już wiecie, że teraz przedstawimy kariery, które doszły do gry w dodatku Światowe Życie. Nawet z tyłu pudełka od tego rozszerzenia reklamowano 5 nowych ścieżek kariery. Obibok, dziennikarz, okultysta, haker i muzyk, więc jak widać to bardzo ważna nowa zawartość, która być może odmieniła losy naszych simów pracusiów oraz dała im nowe i dużo lepsze możliwości. Na początek warto wspomnieć, że Światowe Życie zmienia nam lekko sytuację z przenosinami u szczytu. W podstawce dochodząc do 10., ostatniego poziomu kariery przestępcy, tak naprawdę zostawaliśmy na wieki geniuszem zbrodni. Nowe ścieżki zawodowe sprawiły, że przestępczość zyskała przenosiny do kariery hakera, potem z hakera do dziennikarza, potem obibok, muzyk, kariera paranormalna i z niej idziemy w biznes, a dalej już lecą normalnie przenosiny jak w podstawce. Dodanie nowych karier zrobiło z tego niekończące się koło. Tak, obrazek jest SimWiki, to jedna z nielicznych wartościowych rzeczy, które znaleźliśmy na tej stronie. Jeszcze zanim przejdę do omawiania karier, to jeśli chodzi o jakieś szczegóły dotyczące tego, czym są karty szansy i inne niejasne dla was rzeczy, odsyłamy do pierwszej części poradnika. Obibok. Gry, w których się pojawia The Sims Światowe Życie i The Sims 2. Już na wstępie powiem, że to najgorsza kariera w całej pierwszej generacji The Sims. Co prawda nie wymaga się od nas dużej ilości punktów umiejętności do poprawienia, łącznie 24 punkty najmniej w całym klasyku, do tego spędzamy najmniej czasu w pracy, to jednak ogromnym minusem jest wymagana ilość przyjaciół do osiągnięcia szczytu, aż 15, drugi najwyższy wynik w całej generacji i oczywiście żenująco niskie zarobki. Wiadomo, obibok czego się spodziewać, nic nie robisz, więc mało dostajesz, aczkolwiek ta liczba potrzebnych przyjaciół to ostra przesada. Na szczycie zostajemy stałym gościem oficjalnych imprez i zarabiamy zawrotną sumę 600 simoleonów, co jest najgorszą płacą u szczytu spośród wszystkich karier w klasyku. Z tego dziadostwa zostajemy przeniesieni do kariery muzyka na stanowisko muzyka pomocniczego, 7. poziom. Nasza pensja zmniejszy się co prawda o 50 simoleonów, ale kolejnymi awansami mocno sobie odbijemy. Karty szansy w karierze obiboka są tak samo badziewne jak ta robota. 2 są negatywne i tylko 1 pozytywna. Jako pomocnik w klubie prasowym 2. poziom można stracić punkt charyzmy. Jako przyjęciowy DJ 5. poziom można stracić 2000 simoleonów i punkt charyzmy. Jako fotograf na zlecenie 8. poziom można zyskać 5000 simoleonów i punkt charyzmy. Podsumowanie, mało przesiadywania w pracy, mało wymaganych umiejętności, ogromna liczba przyjaciół do zdobycia, a przy tym marniutka płaca. Muzyk. Gry, w których się pojawia The Sims Światowe Życie, The Sims 2 4 Pory Roku i The Sims 3. Muzyk to dość wymagająca i praktycznie przez większość czasu mało owocna kariera. Na pierwszym poziomie zarabiamy tyle samo co obibok, czyli 90 simoleonów. Dopiero od 4. poziomu, czyli śpiewaka do kotleta, zaczynamy odbijać z zarobkami w dużo lepszą stronę. Ostatecznie na 9. i 10. stanowisku dostajemy drugą najlepszą pensję spośród wszystkich karier w całej grze. Minusem jest oczywiście czas pracy. Długo nas nie ma w domu, a potrzebujemy wbić 37 punktów umiejętności, 3. najwyższy wynik w grze i zdobyć 15 przyjaciół rodziny, 2. najwyższy wynik w grze. Na szczycie, jako najlepszy z najlepszych, zarabiamy 1400 simoleonów i zostajemy przeniesieni do kariery paranormalnej na stanowisko medium, 5. poziom i zarabiamy o 1025 simoleonów mniej, co jest drugim najgorszym obniżeniem wynagrodzenia po przenosinach w całej grze. Karty szansy w karierze muzyka nas nie oszczędzają, bo aż 2 są negatywne. Jako stroiciel fortepianów 2. poziom można stracić 400 simoleonów. Jako śpiewak do kotleta 4. poziom można zarobić 2000 simoleonów. Jako muzyk studyjny 8. poziom można stracić 6000 simoleonów i punkt charyzmy. Podsumowanie, chociaż mniej więcej od stanowiska członek ekipy technicznej w wersji dla simek, członek ekipy technicznej zespołu estradowego, zarobki są już w porządku, to początkowa faza kariery jest taka sobie przez długie godziny pracy i dużo wymaganych punktów umiejętności. Dodatkowo trzeba też mieć sporo przyjaciół rodziny. Ciekawostka. Na okładce Światowego Życia w zielonym kwadracie mamy simkę w stroju ze stanowisk solistka kapeli weselnej 3. poziom i śpiewanie do kotleta 4. poziom. Również na okładce Światowego Życia oraz The Sims Deluxe pokazany jest Sim w stroju ze stanowiska Gwiazda Rocka 9. poziom i Najlepszy z Najlepszych 10. poziom. Na okładce Deluxe'a umieszczono też simkę w kobiecej odsłonie ubrania ze stanowisk Gwiazda Rocka i Najlepsza z Najlepszych. Kariera paranormalna. Gry, w których się pojawia The Sims Światowe Życie i The Sims 2 na studiach, The Sims 3 Kariera i to mocno naciągając jako łowcy duchów, w The Sims 4 Zjawiska paranormalne też mocno naciągając jako badacz zjawisk paranormalnych. Dla szpadla to była zawsze praca marzeń, ale czy na pewno jest się czym zachwycać? Jeśli chodzi o zarobki, to mniej więcej od stanowiska poszukiwacz UFO, 8. poziom, kariera paranormalna mieści się w czołówce najlepiej płatnych prac w całej pierwszej generacji gry, ale początkowe etapy tej ścieżki zawodowej są mało atrakcyjne, do tego wymagają od nas 17 przyjaciół rodziny, co obok polityki jest największą ilością do zdobycia w całym klasyku. Musimy też bić dość sporą ilość punktów umiejętności, bo aż 30. Na szczycie jako lider kultu zarabiamy przyjemną kwotę 1200 simolonów. Potem zostajemy przeniesieni do kariery biznesowej na stanowisko zastępca kierownika, poziom 4. Jest to najgorszy poziom stanowiska po przenosinach ze wszystkich karier ze Światowego Życia i zarabiamy 320 simolonów, co jest mocnym ciosem w nasz simowy portfel. Karty szansy w karierze paranormalnej mają tym razem dla nas trochę litości. 2 są pozytywne i tylko 1 negatywna. Jako wróżbita 1. poziom można stracić 250 simolonów. Jako hipnotyzer 4. poziom można zyskać 4000 simolonów i punkt charyzmy. Jako policyjny psycholog 7. poziom można zyskać 3000 simolonów i 2 punkty logiki. Podsumowanie. Liczba przyjaciół do zdobycia wzięta z kosmosu i polecamy wszystkim pograć tą karierą w grze z samym Światowym Życiem, bo trzeba wtedy zaludnić całe otoczenie 1, żeby tego dokonać. Ciekawostka. Na okładce Światowego Życia, The Sims Deluxe i The Sims Double Deluxe widać blond simkę w stroju ze stanowisk, wróżenie z kart tarota 3. poziom, hipnotyzerka 4. poziom i medium 5. poziom. Dziennikarstwo. Gry, w których się pojawia The Sims Światowe Życie, The Sims 2 4 Pory Roku i The Sims 3. Jeśli chodzi o simolony, to na pierwszych poziomach nie jest jakaś hiperciekawa kariera. Raczej zarobki są w najlepszym razie średnie. Dopiero od stanowiska reporter radiowy, 7. poziom, szybujemy do pierwszej ligi najlepszych płac i dzięki temu dziennikarstwo znajduje się w top 5 największych zliczonych zarobków spośród wszystkich karier w klasycznym The Sims. Jako dziennikarz musimy wbić tylko 29 punktów umiejętności, co mieści się w dole tabeli. Natomiast potrzeba nam aż 14 przyjaciół urodziny, to 3. najwyższy wynik w całej grze. Dodatkowo spędzamy mnóstwo czasu w pracy, jest to 2. najbardziej czasochłonna kariera w pierwszej generacji The Sims. Na szczycie jako gospodarz programu zarabiamy 1200 simolonów, a później zostajemy przeniesieni do ścieżki kariery obiboka, na stanowisko fotografa na zlecenie, 8. poziom. To dość mocny cios, biorąc pod uwagę, jak marne zarobki mają obiboki. Karty szansy, na które możemy losowo trafić w dziennikarstwie. Jako reporter brukowca, 3. poziom, można stracić 800 simolonów. Jako meteorolog, 6. poziom, można zyskać 1000 simolonów, punkt charyzmy i punkt techniki. Jako dziennikarz telewizyjny, 8. poziom, można stracić 3000 simolonów i punkt logiki. Podsumowanie. Mało wymaganych punktów umiejętności, ale bardzo dużo czasu spędza się w pracy. Dodatkowym minusem jest też to, że potem jesteśmy skazani na obiboka. Haker. Gry, w których się pojawia The Sims Światowe Życie. Początki w tej karierze są na średnim poziomie atrakcyjności pod względem zarobków, ale od stanowiska projektant gier, poziom 6, haker staje się najlepiej płatną pracą w całej pierwszej generacji The Sims. Na ścieżce hakera potrzeba nam zdobyć 35 punktów umiejętności, ale wymagają od nas tylko 8 przyjaciół potrzebnych do awansów, co jest drugą najniższą ilością w całej grze. Co prawda tak duży plus nie może się obejść bez dużego minusa, którym jest najdłuższy czas spędzony w pracy ze wszystkich karier klasyków. Na szczęście jako magnat informatyki zarabiamy zawrotną sumę 1550 simoleonów i po jakimś czasie zostaniemy przeniesieni do dziennikarstwa na stanowisko redaktor prasowy, poziom 5 i zarabiamy o 1130 simoleonów mniej, co jest ogromnym, wręcz największym spadkiem zarobków po przenosinach do innej kariery w The Sims 1. Karty szansy, które mogą nam się pojawić. Jako beta tester pierwszy poziom można zyskać 1000 simoleonów. Jako haker czwarty poziom można stracić 4000 simoleonów. Jako członek zarządu ósmy poziom można zyskać 30 000 simoleonów. Podsumowanie. Najlepiej płatna praca w całej grze, mało przyjaciół do wbicia, ale sim praktycznie nie przebywa w domu. Spośród karier ze światowego życia najlepszy start mają dziennikarstwo i haker, obie 120 simoleonów, ale na tyle niektórych prac z podstawki wypada to bardzo blado, a zarobki stają się bardziej konkretne dopiero z kolejnymi awansami. Najniższy start ma oczywiście Obibok i dopiero 2 kariery ze zwierzaków będą go na chwilę detronizować pod względem najbardziej żenująco niskich zarobków. Simowie najwięcej czasu będą spędzali w pracy jako haker, dziennikarz i muzyk, a najmniej jako obibok. Jeśli chodzi o ilość przyjaciół do zdobycia w celu uzyskania awansów, to najwięcej potrzebujemy w karierze paranormalnej, najmniej jako haker. Poprawianiu umiejętności najbardziej wymagająca jest kariera muzyka, a najmniej oczywiście obibok. I na koniec, jak zwykle, pozostawiamy wam wszystko do własnego przemyślenia i wybrania najlepszej ścieżki kariery wchodzącej w The Sims Światowe Życie. W następnym, już ostatnim odcinku omówimy prace, które weszły w zwierzakach.